Moje piękne miasto Best City Skylines. Z wyjątkiem korków na wjeździe, to okolica jest... Witam was w 28 odcinku The City Skylines 2. I chciałem teraz powiedzieć tylko dwie rzeczy. Po odcinku myślałem sobie, wybudowałem tutaj sobie szkołę średnią, szkołę podstawową tutaj na wybrzeżu i fajnie teraz wygląda. Na to niezłe mają tutaj uczniowie widoki. A i jeszcze sobie szkołę kolejną wybudowałem tutaj. Wybudowałem też klinikę i jeszcze szpital. No, to jedyne rzeczy, które teraz nie dodałem. I z powodu tego, że te budynki dodałem, no to odblokowałem kolejny kamień milowy, czyli teraz moje miasto jest metropolią. Chciałem powiedzieć metropolią. A jeżeli chodzi o populację, to zobaczcie. Mam teraz około 95 tysięcy mieszkańców, czyli że jestem bardzo blisko osiągnięcia 100 tysięcy. Mi się zdaje, że do końca tego odcinka uda się taką liczbę zdobyć. I co dzisiaj myślę? Wyspa. Następna wyspa. I osiągnąłem kolejne osiągnięcie. Jak już mam tą wyspę, no to teraz będzie trzeba przygotowywać się do połączeń. Są mosty jakieś autostradowe. Nawet zrobię jakieś mosty. O! Będzie na przykład Golden Gate. Ciekawe. Najpierw to zrobię jakieś połączenie, żeby stąd nachodzące się odległości. No to jeszcze raz. Stąd. Czyli takiego mostu nie mogę. No to teraz spróbuję z takim mostem. O, z takim mostem to mogę bez żadnego ale. No to go stawiam. No, już jest tam most postawiony. Więc teraz będzie trzeba zrobić raczej szybkie podłączenie. Idę stąd. A. Wykonujmy to stąd. Nie wiem, jakieś będzie jak na razie teraz zrobię jakiś zjazd. Mniej więcej taki i jeszcze sobie na ziemię położę. Podłączenie jest. I teraz robię tutaj przebudowę. I od razu teraz tutaj postawię sobie duże rondo. Następnie będzie tutaj przeprowadzony jakiś węzeł. A w międzyczasie jeszcze sobie zrobię podłączenie takie już bardziej jednokierunkowe. No i już będzie teraz o wiele lepiej działać na tym porcie. Dobra, wracam tutaj. Teraz trzeba stąd zrobić podłączenie. Nachylenie to wow, to są coś nieduże nachylenia. Może zrobię sobie bardziej takie... Nie wiem, wzdłuż takiego wybrzeża. A jak zrobię tak wzdłuż wybrzeża, to teraz poprawię tak tą drogę wzdłuż tego wybrzeża. Bo to wybrzeże jest na szczęście bardzo płaskie. Takiego tu nie mogły, bo... Dlaczego teraz nagle nie można? Nie wiem, co teraz tutaj się wydarzyło, że nie mogę. A, tutaj jeżeli chodzi o teren... A, więc teren nie do końca jest płaski. I są tu... O, i teraz widzę, że tutaj są wzniesienia. Więc to szybko wyrównam. No, już ta jedna część wesoła została trochę bardziej wyrównana. Tutaj później zostanie zagospodarowana. Tutaj ja nie wiem, czemu nie mogę tutaj się tym zająć. Nakładające się co? Halo? Co tutaj się dzieje, że nie mogę, bo nakładają? Nie mówcie, że to przez ten kamień. Ja. To nie był kamień? Więc co to było? Tak na razie tutaj. I stąd będzie powinien raczej budowany jakiś węzeł. No, mniej więcej tutaj można byłoby zrobić właśnie most, który mógłby bez żadnego ale łączyć się z resztą miasta. Może zrobię taki most. Chwila, nie chciałem krzywy.
ja chciałem prosty. Coś takiego. Jak już ten most mam, no to teraz mogę tą drogę. I teraz właśnie zrobię bardziej krętą drogę. Tutaj. No. Już jest to taka kręta, a tam jest jakiś pożar. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you I teraz zajmę się podłączeniem tej drogi. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from no, ja chcę, żeby było to podłączone tutaj. A, już jest podłączenie. Teraz jeszcze wrócę do tej drogi. O, i będzie podłączenie tu. I zrobi się tutaj jakieś rondo będzie po tej stronie, jeszcze rondo będzie po tej stronie, a tutaj widzę, że na tych wzniesieniach tutaj coś porobiłem. Jak na razie to się stanie. To tak zostawię. A w międzyczasie jeszcze zobaczę na zasoby, bo wiem, że te tereny są w miarę zasobne. Więc jeszcze zobaczę, gdzie te zasoby naturalne. O, bo tutaj jest tak, to jest ciekawe, bo tu właśnie są zasoby ropy i zasoby i jeszcze są rzeźne gleby, więc można byłoby to wykorzystać do produkcji. No, teraz tu może zrobić sobie faktycznie tutaj jakieś kwestie rafinerii. By certain metrics, perhaps yes, in the jak na razie wzdłuż tej drogi sobie ustawię i teraz jeszcze postawię sobie gdzieś mniej więcej tutaj i jak na razie sobie zrobię zejście tutaj. Przełączę tylko to radio. No coś takiego. Tutaj jak na razie widać, że chyba źle to ustaliłem. Najpierw stąd. Dobrze, dotąd, tutaj, tu, tu i się zakończy tutaj. O, właśnie coś takiego, ale jeszcze tutaj na chwilę zajmę się tym. I na, od razu jest informacja o problemie z wodą. Wiadomo, mosty nie pod... Przez mosty to nie przechodzi. Chyba źle zrobiłem, że tutaj drogi są trochę bardziej... Rano to zrobiłem, więc dobrze, więc inaczej to zrobię i zrobię teraz tutaj. Na takim obszarze chciałem, żeby to się podłączyło tak. No i teraz jest podłączone. Teraz zajmę się jeszcze tutaj trzecią robię rafinerię. Ojej, ojej, teraz znowu jakiś pożar. W międzyczasie tutaj jeszcze ktoś zrobił kontrolę. No, kąt sobie chciałem zrobić 90 stopni. No i teraz mam jak na razie trzy takie duże rafinerie. Aha, czyli że będą zanieczyszczone kierowane w tą stronę. A tutaj za bardzo widzę, że tutaj za bardzo takich strefy mieszkane tutaj nie zrobię. No, chyba że gdzieś mniej więcej tutaj, ale tu za chwilę będą jeszcze rzeźne gleby. Ale tu są w okolicach rzeźnej gleby. Właśnie. Teraz dobrze, no to teraz zajmę się jeszcze tą okolicą, gdzie są te rzeźne gleby. Teraz aby jest jakieś kręte podłączenia drogowe. O! Stąd i teraz będzie podłączenie tutaj. I stąd zrobię jeszcze sobie taką krętą uliczkę. Mniej więcej na ten obszar, gdzie nie wiem. Tutaj sobie, nie wiem, będą jakieś mieszkania. O! Podłączę ją sobie tu, tutaj. Tak. I teraz zajmę się jeszcze... ...na okolicą. Dobrze, więc chwila. Trochę zajmę się najpierw uprawą zbóż. Coś takiego. Może teraz zajmę się jeszcze uprawą warzyw, bo na to i tak jest dużo zapotrzebowań. Chwila. Jeszcze raz, bo jestem zdziwiony, że to się wyburzyło. O, teraz się nie wyburzyło. Mam nadzieję, że tutaj teraz jeszcze zrobię sobie... O! Aha, kąt tutaj 90 stopni. Dobrze, już się to zachowało. Tutaj to zrobię sobie farmę drobiu.
ale nie odrobił, a raczej w ogóle coś związanego z... Dobrze, tutaj sobie teraz poznaczę sobie mieszkania. To będą raczej takie małe mieszkania. No, już się tutaj ta okolica takiej małej farmy się buduje. Jestem z tego zadowolony. A ulica Gawędziarzy, jeszcze jaka ulica? I pałaco chemiczna, ekologiczna i malachitowa. Ta z chemiczną to mi bardzo podoba, mi się ta nazwa. Wychodzi na to, że gdzieś mniej więcej dotąd mogę zrobić sobie mieszkania. Chwila. Jeszcze raz zrobię sobie tą mapą zanieczyszczenia. I wyznaczę sobie też taką krętą drogę. Mniej więcej to chyba powinno być tak. Tu. 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 Więc teraz zajmę się jeszcze... O! Siatką, bo dawno czymś takim w ogóle w mieście nie robiłem. Dobrze, więc będzie coś takiego. Dalej ją rozbuduję. Mniej więcej tu. Nie, teraz tutaj zrobię raczej... Nie, tutaj nie będzie siatki, teraz będą tutaj proste... Ulice tutaj będzie podrąsza połączenie. Tu będzie proste podłączenie. I tu też będzie jakieś proste podłączenie. Dobrze. Teraz proste podłączenie jeszcze pod kątem prostym tutaj. Tutaj. No i czyli już mogę powiedzieć, że mam raczej taki obszar pod taką większą zabudowę. I pierwsza rzecz, jaką może zrobić, to amerykańskie te domy szeregowe. Wspaniale jest takie zapotrzebowanie. Raczej koło strefy tak... No. A teraz sobie jeszcze zaznaczę tu sobie... Tutaj raczej... Dobra, najpierw takie... Jeszcze tutaj jakieś dwa duże kwartały. Takiego średniej gęstości. Tutaj zaznaczę sobie pod... budynki też usługowe. Teraz zajmę się jeszcze potrzebami tutaj lokalnymi. Więc najpierw sobie zrobię... szkołę. O, tutaj będzie szkoła. I od razu sobie jeszcze ją ulepszę. Więc będzie klinika i jeszcze dwa place zabaw. Teraz sobie jeszcze przygotuję sobie pod klinikę, a może bardziej szpital. Więc szpital powinien tutaj zapewniać właściwe potrzeby. Dobra, zrobiłem sobie tutaj. I teraz jeszcze ja... No ciekawe będzie tutaj podłączenie, czego jak będą wychodzili stąd, stamtąd mieszkańcy, ale... Dobra, tutaj dać jeszcze... Tu dodam jeszcze jakieś dodatkowe tutaj skrzydła. Miejsca jeszcze dodatkowe. No... I teraz taka straż pożarna będzie obsługiwała całą tą okolicę. I jeszcze zajmę się jeszcze policją. I dobra, postawię tutaj jakąś komendę policji. Jak na razie na tej prostej drodze. I to też ją rozbuduję. I jeszcze jakieś dodatkowe tutaj więzienia. O, i to będzie po wszystkich stronach. No, tutaj będzie jakieś naprawdę bardzo duże więzienie. Nie wiem, czy będzie to jeszcze większe niż więzienie we Wronkach? Wątpię. Właśnie, jeszcze tu jest kwestia z łącznością i poczty, czy tam... Dobra, placówkę poczty. Które mi wywaliło? Straciłem cały zapis, gdzie w ogóle zajął się tą właśnie oto strefą. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Mam nadzieję, że... rozumiecie, co się tutaj wydarzyło. No i co teraz jeszcze powiem? Otóż całych widzów zachęcam do komentowania i polubień. Z kolei nowych widzów zachęcam do subskrybowania. To wszystko z dzisiejszego odcinka. Niestety. Na razie.